publikacja, na temat której jakiś czas temu zrobiło się bardzo głośno, za pomocą niewytłumaczonych splotów okoliczności naszych zmysłów i innych zjawisk niewyjaśnionych, prowadzić ma nas do miejsc niebezpiecznych lub takich, w których natrafić możemy na coś nietypowego, może nawet mrocznego. Nasze intencje mają doprowadzić nas za pomocą aplikacji do miejsc z dziwnymi anomaliami. Czy tak właśnie działa wszystkim znana randonautika? Czy aplikacja jest przeklęta i zawsze doprowadzi nas do niebezpiecznego miejsca? Czy może znów daliśmy się ponieść fantazji XXI wieku? Sprawdźmy. Siema YouTube, kolejny odcinek, w którym nagrywamy randonautikę. Nie byliśmy do końca przekonani, czy chcemy to robić, bo nie do końca zawierzamy w tą aplikację, ale wielu z Was pisało do nas, czy sprawdzimy ją, czy będziemy chcieli ją przetestować. Więc tak, odpowiedź jest twierdząca, sprawdzimy ją. I mało tego, gdzie jesteśmy? Niedaleko Domu Dusz. Jesteśmy niedaleko Domu Dusz, więc jeżeli aplikacja nas zaprowadzi do Domu Dusz, no to będzie wiarygodne, że rzeczywiście, że ona coś pokazuje, coś daje. Że jest coś na rzeczy. A tak, jeżeli nas zaprowadzi w jakieś inne miejsce, które po prostu będzie innym miejscem i nic tam nie zobaczymy, no to trzeba będzie ją wyrzucić i po prostu usunąć z telefonu, nie zaśmiecać sobie tylko telefonu, tak? Wiadomo, że są filmiki, są sytuacje, w których coś się działo i udało się znaleźć poszczególnym osobom. Pytanie, czy to nie było jakiś jeden na milion, że dana osoba gdzieś poszła, znalazła jakąś walizkę, w środku ciało, czy może bez aplikacji też by coś do czegoś takiego doszło. Więc chcemy sprawdzić, czy na 3-4 miejsca, które nam wskaże, uda nam się znaleźć coś ciekawego. No i pytanie podstawowe, czy będąc w pobliżu Domu Dusz, zaprowadzi nas do Domu Dusz, a specjalnie wybraliśmy tę lokację. Też warto wspomnieć, że jesteśmy jeszcze za dnia, żeby mieć łatwość w znalezieniu śladów, poszlak, ewentualnych jakichś trupów i tego typu rzeczy. Później, jeżeli aplikacja rzeczywiście teraz, w trakcie dnia, zaprowadzi nas w jakieś ciekawe miejsce, może nawet do Domu Dusz, no to w nocy oczywiście ją odpalimy jeszcze raz, żeby było ciekawiej. Tak, oczywiście, jeżeli będziecie tego chcieli, no i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, więc zapraszamy do oglądania, pokrótce wyjaśnimy, jak to wszystko działa, chociaż na pewno już większość z Was wie. Do zobaczenia. Oczywiście z tego, co wiemy, aplikacji powinno się używać za dnia. Jest to bardziej rekomendowane. I jeżeli chcemy, to nie musimy tego robić samemu, tylko możemy robić to z przyjaciółmi. Oczywiście ja jestem z moim najlepszym przyjacielem Radosławem dzisiaj. I jeszcze jedna kwestia dotycząca randonautyki. Jeżeli wyszukujemy jakieś miejsca, anomalie, w tym przypadku będziemy używać anomalii, to słyszałem, że należy mocno myśleć o danym miejscu, o kategorii, jaką chce się znaleźć. Troszkę w to nie wierzę, że to tak działa, ale za chwilę sprawdzimy, co nam wyszuka. Wysyłanie. Teraz powinienem się skupić na intencji. Powiedzmy, że to robię. Po prostu weźmy mapę. Znalazło nam jakieś miejsce niedaleko, 2 km 100 metrów. Ulica Postępu. Przy ulicy Postępu jest jakiś park, zdaje się, więc zobaczymy, czy coś tam dziwnego znajdziemy. 6 minut pokazuje, więc udajemy się na miejsce.
No nie czuć. Słuchajcie, kierujemy się powoli do pierwszego miejsca, które wskazała nam aplikacja. Tylko nie bardzo wiemy, dokąd nam się kierować. Teraz jest jeszcze. No każe nam dojść, ominąć ten. A co mamy w te trawy wejść? No, chyba tak. No bo zobacz, każe ominąć ten budynek po prawej i iść właśnie w tamtą stronę, dokąd dobiegały te hałasy. No. Kurde, do tego zawsze... No właśnie. Bardzo dziwne to jest. Nawet nie widać tego. No jakieś 180 metrów w tamtą stronę. No. Ty, no nie mam pojęcia. Zobaczcie sami, no... Nie wiem, jak to w ogóle określić. Bardzo dziwne. Nie wiem, no przejdę się. Skoro Radek idzie, to sprawdźmy to do końca. Radek, bardziej w lewo. Bardziej w lewo. Co jest? Aha. No, według mapy punkt jest bardzo blisko i wskazywałoby na to, że jest gdzieś tu po prawej stronie. Ale po prawej stronie nie ma kompletnie nic. Jest szczere pole. My też nie chcemy tutaj komuś chodzić po czyichś włościach. Więc trochę czujemy się niezręcznie i zastanawiamy się, czy aplikacja wskazała niedokładnie, czy o co chodzi. A powinno być tutaj, gdzie jest szczere pole. Chyba, że było, ale no też wątpię, żeby było i się zmyło. Słuchajcie, pierwsze miejsce było mega dziwne. Albo nie udało nam się go znaleźć, albo aplikacja źle go pokazała, bo na początku jakby chciała nas wysłać do jakiegoś miejsca ku czci, ku pamięci Powstania Warszawskiego, ale nie udało nam się do tego dotrzeć. Pinaska wskazywała inne miejsce, więc spróbujemy teraz wyszukać drugie i zobaczymy, może tym razem pójdzie lepiej. Kolejne miejsce. No i zobacz. Obrazek jest ten sam. Bardzo dziwne. Może to jest przykładowy obrazek, jaki się pokazuje. Tak, pokazuje jakieś zdjęcie jakiegoś pomnika, ale to może być mylące. Tym razem pokazuje mu miejsce oddalone ponownie o 6 minut. No dobrze, spróbujemy w takim razie. Na samym początku przeklęta aplikacja przypominała
raczej formę regulaminu, który należy przeczytać i zaakceptować, niż pełnoprawną grę. Z czasem jednak chiński wynalazek, wsparty siłą social mediów, między innymi głównie dzięki TikTokowi i YouTube'owi, zaczynał nabierać na sile, a punkt kulminacyjny nadszedł w momencie, gdy grupa nastolatków znalazła za pomocą aplikacji walizkę porzuconą na brzegu plaży w Seattle. Wtedy jeszcze nie zdawali sobie sprawy, co znajduje się w środku. Zawiadomili jednak policję, ponieważ z wnętrza walizki wydobywał się okropny smród. Jak się później okazało, w środku znajdowały się szczątki ludzkiego ciała. To wystarczyło. Ludzie zwariowali na punkcie randonautiki. A poszukiwacze mocnych wrażeń zaczęli masowo używać aplikacji. Zaczęli wierzyć w jej rzetelność. Kolejna lokalizacja, jaką wskazała aplikacja Randonautica, mieści się w promieniu 131 metrów. Jego siła to mniej więcej 2,6. No i mapy pokazują teraz w tym momencie, w odróżnieniu do poprzedniej lokalizacji, las. Więc to miejsce, ta rzecz, cokolwiek, anomalia powinno się znajdować dokładnie w tym obszarze. Mamy ze sobą jeszcze detektor K2. No, tak. Może on nas bardziej zaprowadzi. Przynajmniej pokaże, czy rzecz, którą odnajdziemy, albo i nie, jest jakaś specyficzna. Dokładnie gdzieś w tym miejscu. Chodźmy zobaczyć. Odsunę się od Piotrka i odpalę K2. No, teraz bo Piotrek jest blisko. No, teraz też mogę go złapać. Gdzie to ma być? No to ma być gdzieś w tym miejscu. W tym punkcie. Ale jakby jedyne, co możemy własnymi oczami sprawdzić, zweryfikować, czy to gdzieś na drzewach, czy na podłodze. Ty nagrywasz, tak? No tak, tak. Czy na powierzchni. No to z tego, co patrzymy, nic nie ma niepokojącego. Słuchajcie, jesteśmy po chwili łażenia, sprawdzania tutaj w tej okolicy, czy czegoś nietypowego nie uda nam się znaleźć. Aplikacja wskazała nam to miejsce, ten konkretny obszar. Jakby on jest trochę wycięty, taki odizolowany, sprawia wrażenie jakiegoś okręgu bardziej czystego w tym lesie. Ale no nie ma tutaj nic takiego niepokojącego, co by na pierwszy rzut oka można było stwierdzić. Radek tam jeszcze szuka, poszedł z detektorem. No ale drugie miejsce, gdzie nie ma nic konkretnego, co można by zaobserwować. To też nie jest tak, że my nie chcemy czegoś znaleźć, bo chcemy bardzo coś trafić na coś nietypowego. No tylko na razie dwa miejsca chybione, spróbujemy jeszcze raz. Trzeci traf, może do trzech razy sztuka. Zobaczymy, dokąd nas zaprowadzi. Trzecie i ostatnie miejsce dzisiaj. Sprawdzimy
co za trzecim razem będzie nam chciała aplikacja wskazać. Być może tym razem uda się coś fajnego trafić, a bardzo byśmy tego chcieli. Skupiam się bardzo mocno na intencji. Znalezione siła dosyć mała, więc spróbuję jeszcze raz. Być może coś silniejszego się trafi. Anomalia. Liczymy na od 4 wzwyż. Chcielibyśmy trafić coś mocniejszego. Rzekomo anomalii z tej kategorii są najmocniejsze, powinny być najbardziej wysoko punktowane. Tak, i ten będzie najsilniej punktowany. Jest to typ Void, promień 106 metrów i siła 5,76. Tego byśmy chcieli, więc sprawdzamy. Ostatnie miejsce dzisiaj. Oddalone o 1,2 km stąd. 2 minuty. Kto gdzie nas kieruje? Jeszcze nie wiem, ale zaraz się może uspokoi. Ale czy losowa aplikacja zainstalowana na telefonie może odczytywać ludzkie myśli i na ich podstawie wyszukiwać miejsca z nietypowymi anomaliami? Wierzymy i badamy zjawiska niewyjaśnione, ale do tego typu aplikacji zawsze podchodziliśmy sceptycznie. Sprawdziliśmy Randonautikę na własnej skórze i pewnie niejako jedyni doszliśmy do wniosku, że fenomen aplikacji, zapewne zarówno jak i samo jej działanie, polega na czystym przypadku. Zbiegiem okoliczności było, że owa grupa nastolatków znalazła porzuconą walizkę na plaży. Nie bez powodu jednak nadaliśmy randonautice miano mrocznej czy niebezpiecznej. Nie przez fakt, że wierzymy, że prowadzi do miejsc, w których dzieją się niestworzone rzeczy, ale często prowadzić może do miejsc, w których może nam się stać jakaś krzywda. Możemy zostać porwani, obrabowani, pobici lub nawet zamordowani. Rzadko słyszy się o przypadkach zaginięć, a aplikacja daje ku temu większe prawdopodobieństwo. Często bywa, że randonautika wskazuje miejsca prywatne, które również mogą ściągnąć na nas problemy. Podczas naszej wyprawy doświadczyliśmy tego na własnej skórze. Co prawda aplikacja wysłała nas w miejsce, gdzie znajduje się jakiś opuszczony budynek prawdopodobnie, ale pineska niestety jest troszkę dalej, w głąb, więc jeżeli byłoby to miejsce, to jeszcze można by w pewien sposób jej zawierzyć, ale nie jest to miejsce, jak widzimy, ktoś tutaj chyba mieszka nawet. No, samochody są to na pewno. Do końca opuszczone nie jest, ale aplikacja wskazuje miejsce kawałek dalej. Więc my się tutaj zatrzymamy i przejdziemy się. Nie wiemy, ile wytrzyma jeszcze nasz Nikon, nasza lustrzanka, więc korzystamy też z kamery Nightshot. No i idziemy do wyznaczonego miejsca, które powinno być, nie wiem, czy dobrze widać, mam nadzieję, ten budynek, który widzicie na telefonie, on znajduje się tam, widać go dokładnie, a to miejsce wskazane przez aplikację powinno znajdować się, jakby to było to miejsce, na ścieżce. No bym jeszcze w to uwierzył. Może to coś się dzieje. No jest jakiś staw. No tutaj droga się kończy. No i kolejny.
już poświęcimy się, chociaż bardzo nam obecna sytuacja przypomina projekt w Bromierzyku, gdzie musieliśmy przedzierać się przez takie właśnie chaszcze i to w środku nocy. No ale ten ostatni punkt, z racji, że on jest najmocniejszy, chcemy sprawdzić naprawdę do końca, żeby zobaczyć, czy ta aplikacja coś, cokolwiek może nam pokazać nietypowego. Na razie widzimy jakąś stertę gruzu, ale czy jest to anomalia godna uwagi? Chyba, że kogoś tutaj zakopali w środku, co jest prawdopodobnie raczej mało prawdopodobne. Z tego co widzę, aplikacja pokazuje nam jakiś strumyk i chcę, żebyśmy sprawdzili. Jesteś na miejscu. Centralny punkt tego strumyku. Jak widzicie, jesteśmy na obrzeżu i zbliżamy się do punktu docelowego. Zobaczymy, czy coś tutaj jest. Opowiem wam, że w tym akurat miejscu czuję się trochę niekomfortowo. Tak jakbym miał za chwilę znaleźć jakieś pływające ciało albo jakiś dziwny worek. Jeszcze kawałek z tego, co pokazuje GPS. Co uważasz? Czujesz się jakoś inaczej? Nie. Ja trochę tak. No, na razie nie. Chociaż ten gruz, który tam jest, może... Zastanawia trochę, co? Może pokazywać, że... że tam było jakieś zabudowanie, tak? Bo wątpię, żeby ktoś ten gruz po prostu tam przywiózł. Bardziej obstawiam, że tam coś było, ktoś to zburzył i... No słuchajcie, według nawigacji jesteśmy mniej więcej w tym punkcie, który wskazuje. Oprócz zwalonych drzew i ewidentnej obecności tutaj bobrów, na razie nie dostrzegamy nic nadzwyczajnego. Ja może tutaj zaryzykuję lekkie zejście. No, na razie nie dostrzegam nic nietypowego. Tu jest jakiś kamień. No chyba, że gdzieś tu jest zakopany skarb, ale nie mamy środków ani możliwości, żeby go tutaj teraz szukać. A oprócz tego, tak jak wspomniałem, nie będziemy się też doszukiwać niestworzonych historii. Być może inni youtuberzy tak robią, że znajdą jakieś dziwne, pojedyncze rzeczy i dopowiadają do tego historie niestworzone. No my po prostu przyjechaliśmy tu z założeniem, że aplikacja nam wskaże jakieś konkretne miejsce, konkretną anomalię, której albo się wystraszymy, albo będzie ona dla nas na tyle dziwna i niepokojąca, że się nad nią chwilę zastanowimy. Tylko musiałoby to być właśnie na 100%, a nie jakieś doszukiwanie się historii. No tu jak widzicie, te drzewa są jakby pogryzione. Być może jest zagrożenie, że się zawalą, tak jak tamte. Ale nie po to tutaj jesteśmy, nie po takie anomalie tutaj przyjechaliśmy. No i też przyjechaliśmy z założeniem, że skoro jesteśmy gdzieś w okolicach Domu Dusz, to skoro ta aplikacja działa i nie raz, nie dwa, a trzy razy myślałem o Domu Dusz, to, że ona nas tam po prostu zaprowadzi.
ale wydaje nam się, że po prostu ktoś wymyślił sobie aplikację, dołożył do niej jakąś historię, a ludzie zrobili swoje, bo znaleźli jedno, dwa, trzy miejsca, w których naprawdę coś się wydarzyło. I tak oto mamy kolejną aplikację mroczną. Tak byśmy to widzieli. Nie, jestem zawiedziony. No. Jestem zawiedziony, ponieważ no to jest aplikacja tak, jak ktoś sobie lubi wyjść na łono przyrody, pochodzić, poszukać. Nie zakładam, że tego nie znajdzie, bo rzeczywiście jak cały świat używa tej aplikacji, wszyscy szukają, to, tak, to nie ma możliwości, żeby ktoś czegoś nie znalazł. Zgadza się, no tutaj, tu może rzeczywiście coś jest. Albo było jeszcze wczoraj, a już nie ma, aplikacja nie zaktualizowała swoich danych. Nie wiemy tego, bo to jest... To podobno jakaś silna moc przeliczeniowa, więc nie wiem, czy ona się myli. Duży teren, wszystko jest fajnie zarośnięte, więc może coś nawet minęliśmy, może czegoś nie zauważyliśmy, nie możemy tego wykluczyć. No ale nie jest to coś, co na pierwszy rzut oka się tak pojawia, pokazuje i no trudno. Pewnie nie będziecie zadowoleni, że jak zwykle Mystery Hunters nie znaleźli nic ciekawego, bo nie chcieli tego znaleźć, bo chcieli po prostu obalić działanie aplikacji. No właśnie nie, chcielibyśmy też czegoś fajnego doświadczyć, ale niestety nie było może nam dane. Weźcie pod uwagę, że używamy tej samej aplikacji, której używacie wy. Tak jest. W taki sam sposób, zgodnie z instrukcją, no nam się nic nie pojawia, innym się pojawia. No to coś jest chyba nie tak. Jedyna rzecz, no to ta kupa gruzu, która pokazuje nam, że coś tutaj mogło być. I najprawdopodobniej było, bo nie uważam, żeby ktoś tą kupę gruzu tu przywiózł. Tak ładnie ułożył, co nie? Chociaż... Chociaż no może, no ale detektor to nic nie pokazuje. Kompletnie. Nie wiem, może ktoś jest pod tym zakopany. A może i nie. A może i może po prostu... Chcieliśmy sprawdzić tą aplikację. Przyjechaliśmy do trzech różnych miejsc, które wskazała. Liczyliśmy, że skoro pojawiła się ocena 5, ponad 5, typ Void, to coś tutaj fajnego znajdziemy. Sprawdziliśmy i czekamy też na wasze opinie, co o tej aplikacji sądzicie i czy udało wam się coś ciekawego może znaleźć. Nie mieliśmy znowu szczęścia. Być może nie mamy do tego predyspozycji. Mykałki. Co po niektórzy i też tak sądzą, no ale niestety nic na to nie poradzimy. W takim razie kończymy nasz pierwszy, być może nie ostatni projekt z aplikacji Roundonautica. Być może pojawi się jeszcze jeden odcinek z eksploracji i poszukiwań nocnych, nie wykluczamy. Na tę chwilę żegnamy się i będziemy wdzięczni za wsparcie, docenienie naszej pracy. No i dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. W drodze powrotnej do samochodu czekała na nas niemiła niespodzianka. Dwóch rosłych osobników przecięło nam drogę, podając się za właścicieli posesji. Od razu można było wyczuć, że są dosyć agresywnie nastawieni. Też pewnie byśmy byli, gdyby ktoś kręcił się na naszej własności. Na swoją obronę powiemy tylko to, że teren nie był w żaden sposób ogrodzony i nie widniała też żadna tabliczka ostrzegająca, co w świetle prawa nadaje niewielką szkodliwość czynu. Mogliśmy się jedynie domyślać, że to teren prywatny. Jegomoście zapytali nas, co tu robimy i od razu zauważyli kamery. Chcieli je nam zabrać. Na szczęście też nie wyglądamy na jakiś szczyli. Zrobiło się nieciekawie. Zaczęliśmy się sprzeczać i mówić im, że jesteśmy tu z powodu aplikacji na telefonie. Nie uwierzyli nam. Chcieli wzywać policję i odebrać nam nagrania. Nie pozwoliliśmy im na to. Sytuacja uspokoiła się, gdy wspomnieliśmy o braku ogrodzenia i znaku ostrzegawczego. Udało nam się, mimo gruźb, wsiąść do samochodu i odjechać. Z wiadomych przyczyn i z obawy o nasze zdrowie nie udało się nagrać całego zajścia. Jeśli nadal gracie w tę grę, choć mamy nadzieję, że hype na nią już minął, to uważajcie na siebie.
szczególnie jeśli prowadzi na teren, który może być własnością prywatną. Ściągnie na was wyłącznie problemy. Odcinek z Randonautyki powstał jakiś czas temu. Długo zastanawialiśmy się, czy w ogóle go publikować, ponieważ nie wierzyliśmy i nie wierzymy w rzetelność aplikacji. Bardzo jednak nalegaliście na ten odcinek, dlatego postanowiliśmy go wrzucić i pokazać Randonautykę z naszego punktu widzenia. Podsumowując, Randonautyka to według nas kolejny wytwór XXI wieku. Pewnego rodzaju furtka do kreatywnego marketingu. Coś na zasadzie Klauna z Koszalina, tylko w formie aplikacji. Chwilowa uciecha i odskocznia od codzienności dla młodzieży. Ale według nas nic więcej. Nie ma żadnego dowodu na to, że myśl może wpłynąć na materię. W tym przypadku telefon i apkę, która wskaże nam miejsce, o którym w danym momencie intensywnie myślimy. Mam nadzieję, wrzucając ten odcinek, że boom na Randonautykę minął lub powoli mija. Bo w naszym mniemaniu przynosi, bądź może przynieść, ona więcej szkód niż pożytku.